Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Witam was w kolejnym odcinku FIFA 18 Ultimate Team. I jak już widzicie na wstępie, no zagrałem Foot Champions, tak jak przewidywałem, ranga srebro 1, wyżej nie dam rady wbić, mimo że mam jeszcze trochę czasu, ale po prostu nie czuję się na siłach. Pewnie wygrałbym 4 mecze, w razie czego nie grałem 33 spotkań, znaczy no niby zagrałem, ale dużo razy po prostu rage quitowałem, jeśli mam być z wami szczery, no bo jak się trafia na skład z kilkoma legendami, m.in. Aurim, i traci się 3 bramki w ciągu pierwszych 10 minut, to nie ma się ochoty grać dalej. Jak tutaj możecie zauważyć, sprzedałem Sandro oraz Chiellini'ego, ponieważ, no i ukrywam, zrobiłem sobie drugą drużynę specjalnie na tę ligę weekendową, by gdzieś zajść, ponieważ byłem podirytowany tym, że kurczę, zbudowałem sobie fajny skład, a nic mi nim w Foot Champions nie wychodzi. Nadal mam oczywiście Immobile, Dybale, tylko muszę sobie kupić lewego oraz środkowego obrońcę. Jednak jeśli chodzi o drużynę, którą częściej grałem w Foot Champions, to no niestety, zwykły skład z Premier League, nie ma się czym chwalić, jednak no kilka zwycięstw nim zgarnąłem, taka jest prawda. Jednak słuchajcie, w międzyczasie kupiłem sobie Bailey, tak się czyta, no to Bailey'a, chyba tak mogę powiedzieć. Kupiłem go za 60 tysięcy i w tym momencie na ekranie macie jego wyczyny. To jest niesamowite. Widziałem, jaką bramkę zdobył w ostatnim meczu Leverkusen. No taka petarda z lewej nogi, niesamowita rakieta. No i tak stwierdziłem, może uda się to powtórzyć w grze. No i udało mi się to powtórzyć kilka razy. Na razie nie zdobyłem nim ani jednej brzydkiej bramki. To jest ewenement. Ja się zastanawiam, czy nie zacząć budować składu z Bundesligi. Poważnie. No, też pisaliście właśnie o Bundeslidze, nawet chyba pojawiły się takie propozycje jak hybryda Bundesligi z ligą francuską, no to byłoby trudne, ale wykonalne. Jednak no poważnie, ten Bailey sprawił, że aż zachciało mi się grać, tak, no nie wiem, ta karta daje fan z gry, tylko tyle mogę powiedzieć. Dzisiaj też go wpuszczę z ławki, mam nadzieję, że pokaże to, co pokazywał w Foot Champions. No zagram moim głównym składem, czyli głównym, no tutaj tym, którym gram w tej serii, Dybala oraz Immobile. Fajnie grali w sezonach, więc mam nadzieję, że będzie tak samo. Jednak no Foot Champions aż tak różowo nie było. Sprzedałem Chiellini'ego i Sandro, bo między innymi właśnie chciałem kupić tego Informa. No i nie grało mi się nimi aż tak dobrze, bo i tak traciłem bramki, to stwierdziłem, po cholerę mam ich trzymać. No teraz nadal w tle macie powtórki z Foot Champions. Ja w międzyczasie kupię, no Benatię, bo jednak potrzebuję jakiegoś środkowego obrońca. On jest, no prawdę mówiąc, przyzwoity. Jakbym właściwie teraz pozbył się wszystkich piłkarzy z Premier League, których zakupiłem do Foot Champions, to owszem, byłbym w stanie zbudować coś fajnego z Bundesligi. Nawet myślałem o Wernerze, bo też ma kartę Inform, która wygląda fajnie, kosztuje 60 tysięcy, pewnie będzie drożała, więc musiałbym się z tym spieszyć. No możliwości jest wiele, taka jest prawda. W jakim kierunku pójdziemy, no nie wiem, może się okaże, że teraz wygram znów spotkanie, kto wie, jest to wielce prawdopodobne, mam dobrą drużynę, tak mi się wydaje. No co mogę powiedzieć, zagrajmy. Okej, znalazłem przeciwnika z dobrym połączeniem, więc mam nadzieję, że będzie fan z gry. Skład, no na pewno zmieni formację, bo nie wydaje mi się, by miał grać Mbappé na środku pomocy. Stawiam na 4-1-2-1-2, no chyba dobry zespół, nie? A wiecie co, ja też zmienię, bo chcę od razu wam pokazać, co potrafi Bailey. Więc lecimy, a zrobię 4-3-3-4, ponieważ myślałem właśnie o niej pod pryzmatem kolejnego składu. Niech Bailey zagra tam, gdzie by grał, tylko nie chcę zdejmować Mertensa. Mertens zastąpi Kessiego, przepraszam, i zagra jako środkowy pomocnik ofensywny. Okej, lecimy. No muszę pamiętać o tym, że jestem w lidze drugiej. Oczywiście, poprzedni mecz był bardzo łatwy, jednak to nie oznacza, że każdy kolejny taki będzie, a może będzie. No nie, Immobile nie zdążył dobiec do tej piłki od Dybali, a szkoda. Martial. No dobra, to było naprawdę łatwe. Ale po co pauzujesz? Naprawdę, po co pauzujesz? Objąłeś prowadzenie, no nie wiem, może piątkę z tyłu teraz ustawię. Zobaczymy. Okej, okay, Bailey na boisku. Dopiero teraz ta zmiana została przeprowadzona. Mertens, Bailey, faulowany, to powinien być rzut wolny. Sędzia się ze mną zgadza. Bardzo dobrze. No nie, no tutaj ktoś prawonożny by się przydał. Bailey z... Uja. Bailey będzie miał okazję, no niestety Valencia go ubiegła, szkoda, bo wymiana podań była przyzwoita, sędzia daje przywilej korzyści, ja to zasłaniam swoją kamerką, jednak czasami naprawdę nie rozumiem, czemu wyświetla się ta ikonka, bo ja nic nie robię, a tu proszę, niby gdzieś był faul na boisku, no dobrze, że miałem nad tym kontrolę, bardzo dobrze. Mertens chyba był spalony, ale no niestety chorągiewka w górze, szkoda, bo pomysł był bardzo dobry, gdybym zrobił to wcześniej, byłaby bramka, jestem pewien. No okej, wyczuwam drugą bramkę, nie będzie to skomplikowane rozwiązanie. Obstawiam bezpośrednie uderzenie z rzutu wolnego, czy mam rację?
No jednak nie mam racji, ponieważ... O proszę, nie tą drogą. Pięknie, Hamsik. O kurde. Dybala przyjmuje to podanie. Przerzuca piłkę nad obrońcą. Odegranie do Cancelo. Portugalczyk walczy. No dobra, to musi skończyć się golem. Immobile. Dybala. Podanie. Mertens! 1-1. Jeden, ta akcja nie miała kompletnie płynności. Nie wiem, jak to skończyło się bramką, ale... Gol jest? No jest. No i jestem zadowolony. Lecimy po kolejnego. Okej, bałem się, że kompletnie nie wejdę w to spotkanie, ale... Wystarczy podawać. Taki jest futbol. Dybala. A, Korci mnie by uderzyć z dystansu, jednak jest zagranie na lewe skrzydło. Bailey! Chciałem wrzucić. Musicie mi uwierzyć, ja nie chciałem strzelać. No nie wyszło. Chciałem powiedzieć, że piłkarz Leverkusen jest pierwszym Jamajczykiem, który gra dla naszej drużyny. Jednak nie wydaje mi się, bo chyba wcześniej używałem z takich srebrnych bestii w FIFA 13. Matox mi chodzi po głowie. Jeśli się mylę, to przepraszam. Zobaczmy teraz... Chyba to powinienem wyciąć. Na pewno on jest lepszy od tych srebrnych, tylko musicie mu dać chwilę. On się stresuje, młody jest, mój rocznik. Tak, jestem młody jeszcze, tak uważam. I teraz debiutant szuka sobie miejsca. Tak jest. Doskonale, uciekł od obrońców, technicznie zza pola karnego. Co jest? No niesamowite, jak nie nagrywałem z komentarzem na żywo, to wszystko prawie siadało. A teraz? Teraz nawet w bramkę nie jestem w stanie trafić. I Ali podaje do Bailey'a. Słabe przyjęcie, ale utrzymał się. To jest dobre. No, nieładnie, nieładnie zatrzymywany, przez to cała akcja zwolniona, ale to nie koniec. Będzie gol! Immobile 1-2. Cudowna akcja od razu. Przeciwnik się stresuje, musi przeprowadzić zmiany, bo wie, że ze mną nie wygra. Naprawdę nieźle to wyglądało. Znacznie lepiej niż przy pierwszej bramce. Czekam na powtórkę. No kurczę, no naprawdę tylko tyle z tej powtórki. Chciałem zobaczyć podanie Jamajczyka, tak to... No dobre wykończenie, no bo to nie była łatwa okazja, tylko... Chiro to tutaj tylko nogę dostawił. No come on, jeny! Jak ja nie lubię takich graczy, co się przewracają po jednym kontakcie. No on ma samych takich napastników, to jest najgorsze. Ben Yedder! Znów będzie kombinował, to jest oczywiste, choć może chce mnie teraz zmylić. Ja oczywiście poczekam, zachowam koncentrację do końca, no i widzicie? Widzicie? Szczym do ludzi, chłopie. No i to będzie bramka, bo się nasz obrońca spalony? To był spalony. Tak jak przypuszczałem, zagranie do Bakayoko, który oczywiście ma ograniczone zagrania ofensywne. I zablokuj go, Manolas, doskonale, czysto i lecimy z kontrą. Więc Bailey leci sam, doskonale to zrobił. Leon Bailey. Dośrodkowanie i Dybala z główki. Słupek. Uff, udało się. Nie ukrywam, trochę szczęśliwe zwycięstwo, ale wygrana to wygrana, nie? No dokładnie, dziękuję bardzo. Nie dziękuję przeciwnikowi za mecz, bo miał nudny skład. Niech zrobi coś ciekawego jak ja. No mój też nie jest jakiś specjalny, ale lepsze to niż Dembele, niż Alessandrini, niż Martial i spółka. No i Mbappe, jak mogłem o nim zapomnieć. Niby Polak-Węgier, dwa bratanki, ale dzisiaj to ja litości nie miałem. Sorry, bracie. No dobra, no nie zasłużył na to zwycięstwo. Jedno uderzenie oddał. Znaczy, nie zasłużył na to zwycięstwo. Nie wygrał, więc jakie zwycięstwo? Głupoty mówię. Dawno nie robiłem SBC. Czas to zmienić. Bez szału, przepraszam, ale wiecie, że trochę tutaj bieda. Może coś dobrego wpadnie za nagrody z Foot Champions. Złota wymiana, dwie rzadkie karty. No był Jordi Alba, to może teraz będzie Neymar albo Ronaldo. Sprawdźmy to. Okej, ukończone. Akurat miałem tam kilka kart niewymiennych, które dały mi zgranie. Między innymi Llorente i Muniaina. No kto wie. Może szczęście na tym koncie wreszcie mi się objawi, bo... Nie ma co się oszukiwać, że trochę tych już paczek tu otworzyłem, a... Aż tak wielkiego trafu jeszcze nie miałem. Najpierw paczka dwóch piłkarzy, którą dostałem za zadanie codzienne, czy tam tygodniowe. Na PlayStation trafiłem tutaj Griezmana. Perez, no tak. No dobra, creme de la creme, czyli paczka za SBC. Wyczuwam ekrany. Wyczułem je. I proszę bardzo, doskonale. Kto wzmocni nasz zespół? Znów Hiszpania, środkowy pomocnik ofensywny. No Juan Mata, oceniony na 84. To jest plus, bo doskonale wiecie, że często takie karty przydają się do SBC. No fajnie, tam w przyszłości zaoszczędzę kilka tysięcy. Dobrze, co mogę powiedzieć? Na dzisiaj jest to tyle. Wiem, że było trochę krócej, za co najmocniej przepraszam, jednak wynagrodzę wam to w kolejnym odcinku Ultimate Team, który pojawi się... No właśnie nie wiem, chyba...
Chyba w sobotę, bo wtedy pokażę wam nagrody za Foot Champions, no i zagramy kolejne mecze w oczywiście sezonach online. Postaram się wywalczyć pewne utrzymanie w lidze drugiej. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że i tak film wam się spodobał. Juan Mata, 84, no i wygrałem mecz, więc jakby nie patrzeć, nie tak źle. Dajcie przy okazji znać w komentarzach, co sądzicie o tej Bundeslidze. Czy mam zrobić wyprzedaż i zbudować coś z tym z Bailey'em, albo nawet hybrydę, bo tak miałem taki zarys w głowie, wiecie? Bailey, Aranguiz, Inform, 20 tysięcy kosztuje, na środku obrony Jonathan Tah i tam jakiś lewy dobry obrońca z Bundesligi. Wtedy mamy tak Leverkusen z lewej i resztę mogę sobie budować tak dosyć kreatywnie, więc niekoniecznie to musi być cała drużyna z Bundesligi. A może macie jakieś ciekawe propozycje? No jeśli jesteście w stanie zbudować jakąś dobrą drużynę z Bailey'em, to po prostu podeślijcie link albo z Footbina, albo z Footheada w komentarzu. Ja z chęcią zerknę na nie. No i kto wie, może wasz skład znajdzie się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!